właśnie rozpoczęła się promocja naszej książki z Antonem Walkiewicza. Stoję z przodu. Sam. Proszę zobaczyć. Zmotniemy. Tak wygląda właśnie realia promocji książki Stanisława Michalkiewicza. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Ogromne tłumy na sali, ogromne tłumy na korytarzu przed salą. Pójdźmy jeszcze, zobacz, pokażmy, jak wyglądają tłumy z... Tak wyglądają tłumy na korytarzu. Nie można nawet spojrzeć na salę. Przejdźmy do wydawcy. Może wydawca nam powie parę słów o najnowszej książce. Idziemy. Ogromne zainteresowanie. Spróbuję troszkę wejść i pokazać, jak wygląda w środku. Tak wygląda w środku. Idziemy dalej. O, witamy Marcina Dłoskiego. Tutaj tłum zainteresowanych książką. I to jest właśnie książka, która wzbudziła takie ogromne zainteresowanie. Najnowsze wydanie Stanisława Michalkiewicza. Zapytam się jednego z wydawców. Proszę powiedzieć mi, co znajdą czytelnicy w najnowszej książce Stanisława Michalkiewicza? No, powinni kupić. Wtedy będą wiedzieli. Ale czy to są od początku felietony, proszę. Felietony, czy... Tak, czy to jest zbiór najnowszych felietonów pana Stanisława. Jak zwykle celnych, aktualnych i bardzo dobrze, które już bardzo dobrze czyta. Jesteście zaskoczeni tą gigantyczną frekwencją dzisiaj. Większość, duża część osób nie może wejść w ogóle na salę. Czy zdarzały się już wam takie promocje książek? Zdarzały nam się promocje książek, kiedy sala była za mała, natomiast dzisiaj faktycznie chyba to jest największa frekwencja w naszej historii. Zapraszamy wszystkich. Oferta książek wydawnictwa Kapital jest dużo większa. Można dostać książki Stanisława Michalkiewicza, Leszka Żebrowskiego, klasykę Romana Dmowskiego. Tak.